trzeci odcinek podcastu Porady bezglutenowej mamy. Zadanie: dieta bezglutenowa w celiaki, czyli bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cześć! Jeśli jesteś zapracowanym człowiekiem na diecie bezglutenowej i nie masz czasu na siedzenie w kuchni, albo jeśli lubisz eksperymentować z różnymi smakami świata, w wersji gluten-free rzecz jasna, ten odcinek jest dla Ciebie. Słuchaj uważnie. Jak w poprzednich odcinkach, przedstawię tu wyniki badań 6 produktów, które sprawdziłam pod kątem obecności glutenu. Moim gościem dzisiaj jest Iza, technolog żywności specjalizujący się w celiaki i diecie bezglutenowej. Iza od niedawna prowadzi sklep bezglutenowy w 100%. A jak już w poprzednim odcinku mówiła nam dietetyk Martyna Marciniak, bezglutenowy sklep w 100% to najbezpieczniejsze miejsce na zakupy dla osoby z celiakią. Porady bezglutenowej mamy. Teraz poproszę Izę, żeby się przedstawiła. Cześć, bardzo dziękuję. Tu Iza Tycz, miło jest mi z Wami porozmawiać. Tak jak Marta wspomniała, jestem technologiem żywności i ukończyłam Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Od 10 lat jestem na diecie bezglutenowej i wtedy to właśnie dowiedziałam się o swojej chorobie, o celiaki. A z biegiem lat też okazało się, że i moja mama, moja ciocia, no i moje dziecko też muszą przejść na dietę bezglutenową. Początki były ciężkie. Marta pytała mnie przed wejściem na antenę, jak to było. I mimo swojego wykształcenia myślałam, że jedyne, co mogę jeść, to wafle ryżowe, niestety. A tak wcale się nie okazało, bo lubiłam zawsze zjadać coś na mieście, wyskakiwać gdzieś ze znajomymi, coś sobie szybkiego przekąsić. Dlatego też postanowiłam troszeczkę więcej poszukać wśród tych produktów bezglutenowych. Postanowiłaś poszukać, ale to przecież było 10 lat temu. 10 lat temu to był rok 2010. Wtedy jeszcze sklepy świeciły raczej pustkami, jeśli chodzi o produkty bezglutenowe. I to zarówno markety, jak i sklepy ze zdrową żywnością. Tam jeszcze nie można było chyba zbyt wiele znaleźć. A wiesz co, to prawda. Co robiłam? Faktycznie przeglądałam sklepy ze zdrową żywnością. Dokładnie sprawdzałam składy, bo to było dla mnie najważniejsze. Nie sugerowałam się jakimś znaczkiem. Zawsze sprawdzam etykietę. Ważna jest dla mnie jego czytelność, ważny jest dla mnie skład i ważny jest dla mnie też opis, że to jest produkt bezglutenowy. Czy te poszukiwania produktów, poszukiwania nowych smaków były impulsem do prowadzenia sklepu internetowego z żywnością bezglutenową? Wiesz co, zdecydowanie tak, bo wydawało mi się, że w tym temacie już jestem dosyć dobrze obeznana. Mam jakieś swoje sprawdzone produkty, producentów, dlatego zdecydowaliśmy się tak rodzinnie na ten duży krok. No i co? To, co jest w moim sklepie, jest zawsze sprawdzone. 3 razy naprawdę przed wprowadzeniem nowego produktu zastanawiamy się, dopytujemy producenta, rozmawiamy z hurtownikami, czy to jest w 100% bezpieczny produkt dla osób z celiakią. A czy zdarza się, że prosisz też hurtownię lub producenta o przesłanie skanów badań bądź specyfikacji produktu, aby nie opierać się tylko i wyłącznie na deklaracji? Tak, zdarza się to oczywiście i nawet zdarza się, że wymuszamy takie badania, bo jest to dla nas po prostu rzetelna informacja i podkładka do tego, że faktycznie ten produkt jest dla nas bezpieczny. Zanim wzięłyśmy mikrofony do rąk, opowiadałaś o sosie sojowym, tak? To była historia z sosem sojowym? Powiedz 2 zdania, proszę. Wiesz co, jakie było moje zaskoczenie jeszcze dawno temu na studiach, jak mieliśmy przygotować taki nasz własny sos sojowy. I zawsze jako gdzieś nastolatka czy dziewczyna na studiach myślałam, że sos sojowy jest po prostu wytworzony z soi. No i nic bardziej mylnego. Okazało się, że sos sojowy jest to soja pół na pół z pszenicą fermentowana. A brakowało mi też tego produktu, szczerze mówiąc, na diecie bezglutenowej, bo lubię sushi, lubię spring rollsy. W ogóle taka dieta i kuchnia azjatycka nie jest mi obca. No i taki produkt też udało mi się znaleźć, taki, który jest dla nas bezpieczny i faktycznie bezglutenowy. Mówisz o sprawdzaniu producentów, że to jest waszym nawykiem i jest to waszym standardem i okazało się niedawno, jak bardzo to jest ważne.
Masz rację, mieliśmy taką sytuację nie tak dawno. Mieliśmy jakiś swój stały produkt, który od dawna był w naszej ofercie. Każdorazowo po takiej dostawie rozpakowujemy ten towar wspólnie, sprawdzamy etykiety, sprawdzamy, czy faktycznie on jest bezpieczny. I to jest, okazało się naprawdę dobrym zwyczajem, bo tego razu z tyłu na etykiecie pojawiło się takie ostrzeżenie. Dlatego automatycznie taki produkt został wycofany od nas ze sklepu. Staramy się mieć po prostu, znaczy staramy się, mamy wszystko w 100% bezglutenowe. Iza przygotowała dzisiaj specjalnie na nasze spotkanie 4 wypełnione po brzegi kosze pełne egzotycznych, niecodziennych produktów, z których można przygotować przepyszne potrawy i szybkie, i takie bardziej czasochłonne, na pewno niecodzienne. Dlatego zajrzymy do pierwszego koszyka. W pierwszym koszyku znajduje się trochę takich azjatyckich smaków. Mamy tutaj sos teriyaki, sos sojowy bezglutenowy. A co to jest sos teriyaki? Nie znam. A wiesz co, to jest taki sos azjatycki, który też jest na bazie sosu sojowego i on daje bardzo fajną glazurę na przykład na kurczaku czy na tofu, jeśli wybieramy wersję wegańską i z tego sosu możemy zrobić super danie. Faktycznie zamarynować wcześniej, przed nocą, albo kurczaka, albo tofu, albo krewetki i to naprawdę tylko wyobraźnia nas ogranicza. Po usmażeniu czy po grillowaniu takiego tofu, czy mięsa, czy ryb, on ma fajną taką złocistą glazurę i nadaje fajnej słodyczy. Możemy taką właśnie rybę, tofu wcześniej zamarynować, usmażyć i podać na przykład z ryżem brązowym, czy jeśli lubimy faktycznie jakieś azjatyckie makarony, to mamy ich naprawdę całą gamę. Jest tutaj makaron z ciemnego ryżu, z wakame, czyli z glonami, które też wzbogacają ten produkt. A jak się gotuje taki makaron? Trzeba chwilkę pogotować, to jest około 4-5 minut. Bardzo dobrym nawykiem jest po ugotowaniu od razu taki ryż przerzucić do dużej patelni, tam gdzie znajduje się już nasze zamarynowane mięso, podsmażona cebulka, czosnek i to wszystko naprawdę w kuchni azjatyckiej jest szybkie i jest bardzo aromatyczne. I nie możemy też zapomnieć o dodaniu fajnych przypraw, czy na przykład posypaniu takiego dania gotowego sezamem lub czarnym sezamem i to też jest produkt, który ja bardzo długo szukałam. Czyli czarny sezam, żeby on był faktycznie bezglutenowy, bo na każdej etykiecie, którą sprawdzałam, był gluten. Odnośnie sezamu, to mamy biały sezam opisany jako bezglutenowy. Można też znaleźć czarny sezam, ty masz w sklepie, nawet on jest tutaj wyraźnie tak opisany jako bezglutenowy. Natomiast nie ma w Polsce jeszcze, mam nadzieję, że się wkrótce pojawi, sezam nieuskany, który ma więcej wartości odżywczych. Jest dostępny w wersji zanieczyszczonej glutenem, natomiast nie ma tego sezamu nieuskanego w wersji bezglutenowej. Szukam, może się wkrótce pojawi. Ale co jeszcze masz w tym pierwszym koszyku? Tutaj widzę takie na bazie kaszy gryczanej, bo rozpoznaję, co to jest. Piękne różowe opakowanie. Wiesz co, tutaj jest kilka rodzajów tego makaronu. To jest makaron do ramenu. Ramen to też jest taka fajna azjatycka potrawa, którą się zalewa bulionem. Jest bardzo aromatyczna. Dodajemy też dużo imbiru. W kuchni azjatyckiej też bardzo ważne jest curry, czy na przykład kolendra, cebula dymka. I to są naprawdę takie drobiazgi, które powodują, że ta kuchnia jest absolutnie unikalna. Wspomniałaś o przyprawach. Imbir, curry. Czy tutaj też wybieramy je w wersji bezglutenowej? Oczywiście. I tutaj wielka moja uwaga. Czytajmy etykiety. Szczerze mówiąc, nie zdarzyło mi się w takim typowym sklepie, markecie znaleźć bezglutenowych przypraw. Jest to po prostu chodzenie z lupą i szukanie igły w stogu siana. Ale znam osoby, które sobie przeliczają, bawią się w matematyków i sobie liczą w ten sposób. Skoro do takiej wielkiej potrawy, do wielkiego garnka dodam szczyptę takiego zwykłego curry, które ma na etykiecie ostrzeżenie o maleńkiej porcji glutenu możliwej, a więc nie wiadomo, czy ona tam w ogóle jest, no to może to nie ma żadnego znaczenia. A czy ma znaczenie na przykład dodanie tutaj troszeczkę curry, troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu, troszeczkę liścia laurowego? No i oczywiście takie troszeczkę zawsze nam się zbiera. I to nigdy nie jest troszeczkę. Nie wiemy, ile tego glutenu w takim produkcie jest, więc ostrzegam i proszę, uważajcie na to. Wybierajmy produkty, które są w pełni bezglutenowe. I taka druga zasada, to akurat przypomniało mi się też w kontekście naszych klientów, którzy do nas dzwonią, są nowi, świeżni na diecie i pytają, czy takie drobne grzeszki są ok. No nie są ok. Pamiętajmy o tym, bo takie odstępstwa drobne od diety powodują, że zawsze będziemy
i gdzieś tam używać i nadużywać w konsekwencji. Dlatego uważajmy, czytajmy skład, pilnujmy się, bądźmy konsekwentni w tym, co robimy. Ważna zasada również, bezglutenowa mama to podkreśla na blogu, także mamy bardzo zbieżne poglądy. I za co jeszcze jest w koszyku? Widzę papier ryżowy. Ja się przyznam, że robię na bazie papieru ryżowego. Nie wiem, czy to jest azjatyckie, bo na bazie mięsa mielonego robię sajgonki. I teraz na pewno okaże się, że popełniam bardzo wielki grzech, bo sajgonki pewnie nadziewa się, jak tutaj widzę na etykiecie, i makaronem, i jakimiś warzywami. Natomiast u mnie w domu wymyśliłam kiedyś sajgonki nadziewane gęstym sosem bolońskim na bazie mielonej wołowiny i smażę to na patelni w głębokim tłuszczu. Wiem, że niezdrowe, ale przygotowuję takie danie raz na 2-3 miesiące, więc taki grzech jest wybaczalny. Wiesz co, ja uważam, że każde danie, które nam smakuje, jest daniem dobrym i po prostu jedynym słusznym, więc jedzmy to, co nam smakuje, oczywiście w granicy rozsądku i uważajmy na produkty, jakie używamy, żeby to były faktycznie sprawdzone, bezglutenowe. O tym będziemy na pewno nieraz jeszcze wspominać. Jeśli smakuje wam z sosem bolońskim, super, jedźcie z sosem bolońskim. Ja z papieru ryżowego robię spring rollsy, uwielbiam dodawać po prostu posiekane warzywa, posiekaną kolendrę i wszystkim domownikom smakuje. Nie smażymy ich, jemy je w takiej formie bardzo delikatnej, pałeczkami i naprawdę bardzo smakuje. Porady bezglutenowej mamy. Jakie jeszcze azjatyckie skarby są w koszyku? Wiesz co, co tutaj mamy? Jest tutaj sos do pad thai, czyli też do takiego bardzo szybkiego, ulicznego dania azjatyckiego. Jak go mam użyć? Wiesz co, ten sos dodajemy na samym końcu akurat. Podsmażamy też na oleju jakieś swoje ulubione warzywa, cebulę, czosnek, dodajemy tofu, jeśli jesteśmy na diecie wegańskiej, czy inne pyszności rybne, czy mięsne. Gotujemy osobno makaron. I gdy ten makaron dodamy już do patelni, dolewamy sosu i faktycznie jest to bardzo aromatyczne, fajne, sprawdzone danie. Wspominałyśmy o sosie teriyaki, mamy też miso, czyli taką bardzo specyficzną pastę na bazie soi i na bazie ryżu, bo jest to pasta biała. Każda inna miso, która jest ciemniejsza, zwykle jest z dodatkiem też jęczmienia, więc zawsze sprawdzajmy, patrzmy na etykietę, czytajmy składy. To nie jest gotowe danie i tej pasty używamy w niewielkiej ilości, dodajemy do bulionu. Może to być bulion taki typowo azjatycki, czyli to miso shiro z dodatkiem bulionu takiego rybnego i też dodajemy małe ilości tej pasty. Jeszcze widzę taką tajemniczą butelkę ciemną. Tutaj mamy sos sojowy i też są różne rodzaje tego sosu sojowego. Jeszcze podkreślmy, sos sojowy zawsze sprawdzamy, czy jest... Czy nie ma w nim pszenicy i czy na pewno jest bezglutenowy. Jasne, musi to być wyraźnie napisane. Tak jak wspominałyśmy, sezam czy różne rodzaje ryżu. Mamy też orzechy. Orzechy są bardzo fajnym produktem, są bardzo zdrowe. Możemy je podsmażyć na suchej patelni i też są cudownym dodatkiem do kuchni azjatyckiej. Kuchnię azjatycką kończymy, przechodzimy do kolejnego koszyka. Są wszystkie bardzo barwne, bardzo piękne. Chciałabym wszystkie kosze mieć w swojej kuchni, ależ bym eksperymentowała. Ale ja wybieram teraz pomarańczowy, bo bardzo pasuje do bezglutenowej mamy. Tak, to prawda. Jesteś dzisiaj pod kolor ubrana. Szkoda, że nasi słuchacze nie mogą tego zobaczyć. Tutaj troszeczkę Ameryki, bo mamy tutaj fajne przekąski, szybkie dania, tak jak wspominałyśmy. Mamy trochę nachosów, czyli typowych kukurydzianych przekąsek amerykańskich, bardziej może meksykańskich. Czerwoną soczewicę, fasolę adzuki w puszce. Zwracajmy uwagę na fasolę, bo myślę, że to jest taki trochę zapomniany produkt, a myślę, że warto go wykorzystywać. I jeśli mówimy tutaj o szybkiej kuchni, wykorzystujmy te, które są w puszce, bo to jest już gotowy produkt do użycia. Mamy też sosy, czyli na przykład sos do taco, którym polewamy sobie nasze kukurydziane muszle, które są nadziane wołowiną czy innymi pysznościami. Tutaj mamy takie muszle kukurydziane, spójrz. Muszle taco to jest taka typowa lunchowa przekąska meksykańska. Jest to taka zwinięta jakby na pół tortilla, która jest gotowa do nadziania. I bardzo chrupiącą, nadzianą ciepłymi czy też zimnymi dodatkami mięsnymi, mięsno-warzywnymi, po prostu zajadamy. Dodajemy też dużo fasoli, bo to ma być meksykańskie danie. Dodajmy też przyprawę chili, jest bardzo ważna. Możemy dodać kukurydzę i posypać na przykład serem. Mamy też gotową przyprawę meksykańską, więc dla ułatwienia możemy ją dodać. I cały czas będę podkreślać, niech to będzie przyprawa sprawdzona, bezglutenowa. Jeszcze widzę tutaj
słoiczek mały, też oczywiście pomarańczowy. Co jest w tym słoiczku? Wiesz co, sos salsa. Przygotowałam też takie tutaj propozycje przekąskowe. Jak już mamy naczosy, mamy nasze chrupki i zwracajmy na nie uwagę, bo bardzo często kukurydza jest zanieczyszczona. Ta jest w 100% bezglutenowa i jest to bezpieczny dla nas produkt. W słoiczku co mamy? Mamy salsę. Jest wersja łagodna i ostra, więc jak kto lubi, możemy sobie maczać nasze naczosy czy pokrojoną do tego marchewkę i mieć fajną wieczorną przekąskę. Przechodzimy do kolejnego koszyka, który nazwiemy niemieckim. Niemieckim, dlatego że mamy akurat niemieckie piwo. Może dlatego akurat tak się Marcie skojarzyło. Ale bezalkoholowe? Tak, dokładnie. Bezglutenowe, bezalkoholowe piwo. Bezpieczne dla osób z celiakią. Zaznaczajmy to. W tym koszyku troszeczkę fast foodu, a mianowicie bułki hamburgerowe, bułki do hot dogów. Takie rzeczy, które znajdziemy faktycznie w każdym chyba kraju. Bułki hamburgerowe do hot dogów, tak nimi tutaj zaszeleściłam. Są to bułki w foliowych opakowaniach o długim terminie przydatności, prawda? Nie jest to pieczywo świeże, bezglutenowe, ale długoterminowe, o nawet 2-3, czasem 4-miesięcznym terminie. Warto zawsze takie pieczywo mieć w szafce. Przydaje się na nagłe napady głodu albo wtedy, kiedy nie udadzą nam się nasze bułeczki, albo gdy nie dojedzie kurier ze świeżym pieczywem. A co ty polecasz przygotować na bazie tych bułek? No, hamburgery, hot dogi to rzecz jasna, ale widzę tutaj tyle innych pyszności. Tych bułek jest po prostu pełno i miejmy je zawsze w szafie, bo to jest zawsze dobra metoda na czarną godzinę. Do wyboru, do koloru. Ale co jest podstawowymi jakby dodatkami do hamburgera? No na pewno majonezy i też możemy zwrócić uwagę na takie produkty, które są odpowiednie dla wegan, bo takie produkty właśnie pojawiają się już coraz częściej na rynku. Bułki są też odpowiednie dla wegan, nie zawierają w swoim składzie mleka czy jaja, więc faktycznie jest tutaj duża dobrowolność i przecież nie musimy takich bułek nadziewać mięsem mielonym, tak? Majonezy, musztardy, czy keczupy. I to są produkty, które wydawałoby się, że w każdym sklepie możemy dostać, bezpieczne, bezglutenowe. No to będę jeszcze raz z uporem maniaka powtarzała. Czytajmy składy, patrzmy na ręce producentom. Jeszcze jeden produkt, który tutaj dodałam do tego koszyka. Właśnie on mnie najbardziej zaciekawił, bo chociaż wiem, że też bardzo promujesz zdrowe odżywianie, to tak naprawdę z tych wszystkich produktów, które tutaj widzę, 2, 4, 6, 8 chyba z 10, to tylko ten jeden jest najzdrowszy, wręcz bomba zdrowia. Jest to produkt, który doskonale znają nasze babcie, nasi dziadkowie, produkt, który warto polecać do jedzenia, zwłaszcza w czasie pandemii, tak naprawdę przez cały rok. Mowa oczywiście o kapuście kiszonej, oczywiście. I też bardzo żałuję, że jest taka zapomniana i że gdzieś utkwiła w głowach naszym babciom, a przez nas jest troszeczkę taka spychana na dalsze tory. Polecam bardzo kapustę kiszoną. Myślę, że to jest fajny produkt, żeby na przykład nadziać sobie bułkę do hot doga, dołożyć do tego jakąś dobrej jakości parówkę, na to też zwracajmy uwagę i mieć taką polską, naszą dobrą wersję sprawdzoną hot doga czy na przykład hamburgera. Jak mowa o kapuście kiszonej, to pozwolę sobie przypomnieć, w pierwszym odcinku rozmawiałyśmy o tym z Martyną, dietetykiem mojego stowarzyszenia bezglutenowego. Ta akurat tutaj w sklepie Izy jest oznaczona jako produkt bezglutenowy, natomiast bywają kapusty kiszone innych producentów, które nie mają oznaczenia konkretnego, że jest to produkt bezglutenowy, natomiast są wytwarzane przez znanych, odpowiedzialnych producentów i mają czytelną etykietę, wyraźnie oznaczone alergeny, prosty skład i wtedy jest to kapusta również bezpieczna w diecie bezglutenowej. Unikajcie natomiast kapusty kiszonej, która jest kupowana z beczki, której trudno przeczytać etykietę i unikajcie kapusty kiszonej z konserwantami, gdyż kapusta kiszona dobrej jakości, naturalnie kiszona, no nie potrzebuje konserwantów. O tym również możecie posłuchać w podcaście pierwszym. Ważne znaczenie ma również pakowanie żywności. Jestem dużym przeciwnikiem plastików, nie cierpię ich. Staram się podczas moich zakupów wybierać przede wszystkim produkty pakowane w szkło. I tutaj również cieszę się, że w twoich koszykach są przede wszystkim
Chyba głównie, jeśli chodzi o to, co można zapakować w szkło, to jest to w szkle. Tutaj również mamy kapustę kiszoną, oczywiście w szklanym słoiku. Powiedz proszę, w sklepach internetowych, jak zamawiamy takie produkty w szklanych opakowaniach, jak one znoszą podróż, jak one są zapakowane, co możemy zrobić jako konsumenci, gdy dochodzą do nas uszkodzone? Wiesz co, nie wiem, jak to się odbywa w innych sklepach. Mogę powiedzieć, jak to wygląda u nas. My zawsze staramy się taki produkt odpowiednio zapakować, żeby on cały transport, cały ten system logistyczny przeszedł bez żadnego uszczerbku. Aczkolwiek pewnie zdarzają się i takie sytuacje, gdzie nie wiem, czy w przypadku naszym, czy w przypadku kuriera, czy podczas doręczania taka paczka upadnie i faktycznie coś się zbije. Wtedy każdy konsument, i to też warto podkreślać, ma możliwość reklamowania takiego produktu, więc piszcie po prostu bezpośrednio do sklepów i myślę, że każdy na to na pewno dobrze spojrzy. Porady bezglutenowej mamy. Przechodzimy do ostatniego koszyka. Równie barwny, równie kolorowy, widzę, jest taki makaronowy, taki trochę, chciałam powiedzieć, pszenny. Chodzi mi o to, że jest to dużo ciasta, bo wbrew pozorom kuchnia bezglutenowa, dieta bezglutenowa wcale nie musi z tego ciasta rezygnować. My go mamy, zawsze mówię, tak samo dużo jak glutenożercy, a jak mnie czasem pytacie w mailach, na blogu, co jeść na diecie bezglutenowej, zawsze odpowiadam to samo, co na diecie glutenowej, tylko przygotowujemy to z innych produktów. Wyjmujesz z koszyka po kolei te niektóre skarby, oddaję ci mikrofon. Wiesz co, mamy bułkę pitę. Też myślę, że to jest fajna alternatywa, bardzo szybka, do spakowania nawet do pracy. Zaznaczajmy, że to jest też produkt odpowiedni dla wegan, więc jeśli jesteśmy na diecie wegańskiej, dołóżmy sobie dodatki warzywne, może z tofu, to co lubimy, jakieś fajne pasty, czy na przykład rośliny strączkowe ugotowane, czy z puszki. I wtedy mamy też fajną alternatywę, na przykład na kolację, obiad czy wyjście do pracy. Co mamy? Mamy fajne makarony takie iście włoskie. Mamy dostępny makaron lasagna czy makaron cannelloni. Wszystkie są w postaci bezglutenowej. Pomidory w puszce czy super przyprawy, naprawdę nadające się do takich sosów typowo pomidorowych. Oregano, bazylia, suszone pomidory, czyli cały dobrostan, który możemy sobie wyobrazić. I też nie rezygnujmy z przypraw, bo one są dobrymi antyoksydantami. Czyli cały dobrostan włoski tak naprawdę. Mówiłyśmy o raju włoskim, a my ten włoski raj mamy u siebie. Przy okazji zapytam, przyprawy dodajemy na początku, w środku, czy na końcu? Wiesz co, myślę, że możemy na każdym etapie jakąś dodać. Podczas smażenia fajnie już jest dodać chili, żeby troszeczkę ten swój aromat oddawało i żeby przenikało nasze mięso mielone na przykład, jeśli w tej postaci lubimy jeść sos boloński. W trakcie możemy dodać jakieś zioła, możemy też dodać świeże zioła i wtedy naprawdę cała potrawa smakuje wyśmienicie. Słuchaj, jak Włochy, to nie może oczywiście zabraknąć pizzy. I myślę, że też naprzeciw wychodzą nam producenci, którzy mają już gotowe spody do pizzy. Na taki spód dodajemy tylko sos pomidorowy, ulubione dodatki, kukurydzę, możemy dodać warzywa, ulubione mięso, dodać ser. Wkładamy na kilka chwil do piekarnika i mamy gotowe danie, często też imprezowe. Jak mówisz o gotowych spodach, nie wiem, czy znasz ten system. U nas odkrył go mój 11-letni Antek. Nawet przygotowałaś tutaj wrapy, pewnie nie podejrzewając, że opowiem przy ich okazji o pizzy. Mój Antek smaruje takie wrapy albo keczupem, albo koncentratem pomidorowym z wodą. Obkłada parówkami, wrzuca na chwilę, jeszcze posypuje tartym serem mozzarella, wrzuca na 5-8 minut do piekarnika i ma pyszną pizzę. Jest zachwycony. No i super. Ja w ogóle bardzo lubię dzieci, które eksperymentują w kuchni i ogromnie wspieram Antka w tych jego poczynaniach. A czy możemy sami sobie przygotować spód do pizzy? Oczywiście, że tak. I myślę, że to w ogóle jest najbardziej preferowana opcja, jeśli patrzymy na taki żywieniowy punkt widzenia. Niektórzy producenci wypuszczają specjalne mąki do pizzy, specjalne mąki do makaronu, specjalne mąki do pierogów. Ja jednak jestem zwolennikiem uniwersalności i do przygotowania pizzy preferuję ten sam miks, tę samą mieszankę, co do pieczywa drożdżowego, tak zwane miksy B, kilku firm, nie trzeba wymieniać producentów. Ten sam miks, który stosujemy do pieczenia
pieczenia chleba, bułek stosujemy do upieczenia pizzy. Tylko dodajemy troszeczkę mniej drożdży i troszeczkę mniej wody, żeby on mniej wyrósł. Jest przepyszny, na blogu znajdziecie mnóstwo przepisów. No i taki spód wyjdzie też zdecydowanie taniej, prawda? Ale wiesz co, też myślę, że fajnie jest eksperymentować i dodawać różne mąki. Nie ograniczajmy się do jednego miksu. Ja wiem, że fajnie jest mieć sprawdzony jeden przepis, ale mamy super naprawdę taką gamę produktów, taką gamę mąk. Eksperymentujmy. Mąka gryczana, mąka owsiana, amarantusowa jest bardzo bogata w żelazo, w skwalen, bardzo wiele ma innych składników odżywczych, natomiast ma charakterystyczny, ziemisty posmak, który może niektórych zrażać. Ja osobiście bardzo ją lubię, natomiast warto ją dodawać małymi porcjami, ale przecież mamy mąkę kasztanową, mąkę z ciecierzycy, mąkę tef, która też ma bardzo dużo kwasu foliowego i żelaza. Dodajemy tylko małymi porcjami, stopniowo zwiększając ich udział, ale można przygotować świetne spody do pizzy również na bazie mąk jednorodnych, prawda? Jest to zdecydowanie trudniejszy proces i myślę, że wymaga czasem kilku prób, ale myślę, że jest warte naprawdę wypróbowania. Tak samo jak wspomniałaś o mące z ciecierzycy. Jeśli nie lubimy strączków, dodawajmy nawet małe ilości, dozujmy sobie tą mąkę. Nie będzie ona nawet wyczuwalna przy dodaniu do miksu, ale na pewno wzbogacimy sobie nasz posiłek. Doskonały pomysł, ale tutaj widzę jeszcze jeden bardzo ładny produkt. To jest po prostu tortilla wegańska na bazie siemienia lnianego, na bazie jabłka, marchwi, cebuli z dodatkiem curry. I jest to bardzo fajna alternatywa, oczywiście bezglutenowa, zaznaczajmy to, wegańska, nadaje się też do diety paleo, więc naprawdę jest to bardzo fajny, surowy, świeżo przygotowany jakby produkt. Taką tortillę nadziewamy sobie warzywami, ulubionym sosem i możemy z tego naprawdę przygotować świetną przekąskę. Zwijamy jak zwykłego wrapa, a nie mamy poczucia, że faktycznie konsumujemy kolejną porcję mącznych dań. I zaomówiłyśmy tutaj kilka ciekawych produktów, kilka propozycji dań. Jak można je wziąć do pracy? Wiesz co, ja też jestem chyba zwolenniczką takich szybkich dań, to po pierwsze. Po drugie, nie lubię jak jedzenie się marnuje, więc na przykład jeśli zrobimy taki sos z makaronem w nadmiernej ilości, pakujemy go sobie do pojemniczka, czasem do termosu, jeśli wiemy, że spożyjemy go za kilka godzin. I w tej postaci możemy zjeść. Bardzo często w biurowcach są mikrofale, więc możemy kupić sobie po prostu odpowiednie naczynie do podgrzania w mikrofali, żeby ono też było bezpieczne i możemy odgrzać sobie takie danie, jeśli chcemy zjeść coś ciepłego. Bułka pita nadziana warzywami, mięsem, to też myślę, że jest fajna alternatywa. Możemy ją zapakować w papier do pieczenia i zabrać na przejażdżkę albo do pracy. Wiesz co, ja ją brałam nieraz na moje wyprawy górskie, po prostu odpiekałam ją przed nadzianiem, nadziewałam i pakowałam po prostu, nie odgrzewając, zjadałam w ten sposób i była naprawdę smaczna, chrupiąca. Czyli była to taka kanapka z grubszym nadzieniem. Tak, no i plus jest taki tej bułki, że ona faktycznie ma dużo miejsca w środku i możemy całe bogactwo po prostu warzyw, mięsa włożyć i wiemy, że nic nam nie wyleci. Co jeszcze do pracy można wziąć, żeby się dobrze najeść, zdrowo, a jednocześnie, żeby to było łatwe? Polecam wziąć też tortillę. To jest bardzo fajny pomysł, żeby ją sobie zwinąć, przygotować wcześniej. Nie musimy jej odgrzewać, przecież tortilla też jest smaczna na zimno. Czy te wrapy warzywne. Fajna alternatywa. My też w domu nieraz jemy je po prostu na zimno z warzywami i dzieciaki też je uwielbiają. Spring rollsy, to jest fajna alternatywa, możemy je po prostu do pojemniczka sobie równiutko ułożyć. Mogą się lekko skleić, wtedy możemy je delikatnie nad gotującym się czajnikiem gdzieś ten pojemniczek postawić i są mięciutkie. Albo zapakować pojedynczo w papier pieczeniowy, wtedy, który jest lekko natłuszczony i wtedy one się ani nie skleją ze sobą, ani się nie przykleją do papieru, dobrze myślę? Tylko to jest też generowanie papieru, nie? Możemy je wcześniej troszeczkę ewentualnie w takim oleju natłuścić i wtedy ułożyć do pojemniczka. Myślę, że znalazłyśmy dobre rozwiązanie. Jak wspomniałam na początku, nie wszyscy mają czas. Wielu z was lubiło pewnie zamawiać sobie jedzenie w mieście. Przyjeżdżał kurier, zostawiał pudełko, zostawiał karton z pizzą lub z innym szybkim, pysznym jedzeniem. Teraz jak sobie z tym poradzić? Iza, masz jakieś rozwiązania, jakieś swoje obserwacje?
Myślę, że takie zamawianie faktycznie ułatwiało bardzo sprawę. Wtedy, kiedy siedzieliśmy w biurowcach i mogliśmy kupić sobie szybką kanapkę. Natomiast na diecie bezglutenowej troszeczkę ten temat się komplikuje, bo mimo dostępności takich cateringów bezglutenowych, żadne z nas nie jest w stanie powiedzieć, że to danie jest w 100% bezglutenowe. Tym bardziej, że przypomnijcie sobie, często nawet własnej mamie, cioci, babci, teściowej nie możemy zaufać, jeśli przygotowuje dla nas lub dla naszych dzieci jedzenie, prawda? Przypomnijcie sobie, ile razy musieliście powiedzieć komuś bliskiemu, żeby smażył osobno kotleta dla nas, żeby nie trzymał chleba w tym samym pojemniku, żeby kupował mąkę oznaczoną jako bezglutenowa. Tych wpadek osoby nie na diecie popełniają tysiące. No to teraz sobie wyobraźcie, jak postępuje kucharz w firmie cateringowej w sytuacji, gdy nie przygotowuje jedzenia dla bliskiej osoby, prawda? Dokładnie, tak jak powiedziałaś i wiesz, też nie patrzymy na ręce takim osobom, bo czasem wtargniemy do tej babci, zobaczymy, co się dzieje na patelni czy w chlebaku i wtedy możemy zainterweniować. Nie patrzymy na ręce, nie wiemy, co się w tej kuchni dzieje, nie możemy dać pełnej gwarancji takim miejscom. No dobra, ale dociera do nas reklama, słyszymy w radiu albo w gazecie, reklamuje się bezglutenowy catering, dieta bezglutenowa. Aż nam burczy w brzuchu, zamawiamy? Wiesz co, najpierw sprawdzamy. I myślę, że tu zawsze jak pojawia się oferta diety bezglutenowej, pudełkowej czy nowej restauracji, zapalmy sobie światełko w głowie, sprawdźmy, zadzwońmy. Jeśli okaże się, że wiedza szefa kuchni czy restauratora jest niedostateczna, informujmy, rozmawiajmy, nie kłóćmy się, bo często te osoby po prostu nie są tego świadome, że mogą nam wyrządzić krzywdę. Lepiej rozmawiać, lepiej uświadamiać, ale w skrajnych sytuacjach, moim zdaniem, należy powiadomić sanepid. Po prostu zgłosić taką sytuację do sanepidu, poprosić o interwencję. Mój sposób postępowania jest następujący. Najpierw staram się rozmawiać z szefem kuchni, z właścicielem restauracji, przedstawić mu argumenty, dostarczyć wiedzę, uświadomić, jak ważne jest przestrzeganie procedur związanych z dietą bezglutenową. A jeśli to nie działa, napotykam na duży opór materii i taka osoba konsekwentnie popełnia kolejne błędy i truje kolejne osoby i oszukuje, zgłaszam sprawę do sanepidu i kilka takich interwencji już podejmowałam. Wiesz co, myślę, że tutaj warto wspomnieć, że nie każdy ma tyle odwagi, żeby notorycznie dopytywać albo zwracać uwagę szefowi kuchni, albo po prostu w ciemno takie produkty kupuje. Jeśli mamy wątpliwości, myślę, że fajnie zwrócić się do odpowiednich organów, nawet do ciebie, bo myślę, że jesteś na tyle znana, wiesz, w całej Polsce, że chętnie takiej próby interwencji się podejmiesz dla dobra naszego wspólnego, żeby taką sytuację rozwiązać, bo być może okaże się, że to jest tylko kwestia niewiedzy i może powstać nowe, fajne dla nas bezpieczne miejsce. Tak, zgadza się, jestem skrzynką kontaktową, mam sporo maili z prośbami o interwencję, nigdy ich nie zostawiam bez odpowiedzi, zawsze działam, uświadamiam, przesyłam instrukcje, a w razie potrzeby interweniuję. Iza, ostatnie rady na zakończenie. Żywienie w mieście, szybkie żywienie, bogate żywienie, smaczne jedzenie na diecie bezglutenowej. Wiesz co, chyba takich moich kilka porad to bądźcie naprawdę odważni w kuchni, nie bójcie się eksperymentować, bo jedna przypalona patelnia to jeszcze niczego nie oznacza, że jesteście kiepskimi kucharzami, a jak coś wam w przepisie nie wyjdzie, to po prostu go zmieńcie. Z Izą żegnamy się w takim razie już dzisiaj. Dziękuję bardzo. Porady bezglutenowej mamy. Czas na wyniki badań konsumenckich. W tym odcinku omówię 6 produktów. Czy tym razem w którymś znalazłam gluten? Najpierw tytułem wyjaśnienia. Produkt bezglutenowy to taki, w którym jest poniżej 20 ppm glutenu. A co oznacza to tajemnicze określenie 20 ppm? Otóż 20 ppm to inaczej 20 mg na kilogram, a bardziej obrazowo jest to tyle samo co 3 ziarenka maku w kilogramie produktu. I już taka ilość szkodzi osobom z celiakią, uszkadza kosmki jelitowe, choć nie zawsze daje widoczne objawy. Do laboratorium wysłałam zarówno produkty oznaczone przekreślonym kłosem, jak i napisem produkt bezglutenowy lub gluten free, ale również produkty ogólne, bez żadnego oznaczenia specjalistycznego, z wiarygodną etykietą wytwarzane przez dużych, odpowiedzialnych producentów. Oto, co tym razem ustaliło laboratorium. Kinder czekoladki, uwielbiane przez dzieci, laboratorium nie wykryło w nich glutenu. Mąka ziemniaczana PPS Łomża, bardzo często używana mąka ziemniaczana jest w kuchni, zarówno do podsypywania pierogów, wykonywania klusek, czy też do pieczenia biszkoptu. Również ta mąka nie zawiera glutenu.
Kolejnym produktem jest boczek marki Kamieniarz. Obecnie boczek ten jest oznaczony po prostu napisem bez glutenu. Jeszcze do niedawna był oznaczony międzynarodowym przekreślonym kłosem, znakiem towarowym Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na diecie bezglutenowej. Marka zrezygnowała z tego znaku i obecnie stosuje własne oznaczenie, właśnie napis bez glutenu. Kolejnym produktem jest zupka wietnamska Wifon z kluskami ryżowymi. Ona nie jest opisana jako produkt bezglutenowy. Jedynym takim sygnałem mogącym sugerować, że jest ona dozwolona dla osoby z celiakią, jest fakt, że jest ona na bazie klusek ryżowych. No i faktycznie badanie wskazało, że jest ona bezglutenowa, zawiera poniżej 20 ppm glutenu, ale nie jest od niego zupełnie wolna. Laboratorium znalazło w niej 17 ppm glutenu, także ja osobiście byłabym ostrożna w jedzeniu tego typu produktów. Nie jest to duży producent, nie jest to moim zdaniem aż tak bezpieczny producent, żeby ryzykować jedzeniem takiego szybkiego produktu. Tym bardziej, że na rynku możemy już kupić wiele innych specjalistycznych produktów, gotowych dań, wyraźnie oznaczonych jako bezglutenowe. Przebadałam również taki nowy produkt, tapiokę nawodnioną koala, z której można wykonać bardzo szybciutkie takie wrapy do nadziania albo na słodko, albo na wytrawnie. Tam również laboratorium nie znalazło glutenu. Na zakończenie produkt również uwielbiany przez dzieci, biała milka, nie jest oznaczona jako produkt bezglutenowy, ale etykieta może to sugerować. No i faktycznie, kochane dzieci, kochana młodzieży, milka biała nie ma glutenu. Cieszę się z tej wiadomości, bo tak jak też obserwuję na koloniach i na licznych spotkaniach dla dzieci na diecie bezglutenowej, biała milka jest czekoladą, którą bardzo lubicie. Cieszę się, że również tym razem okazało się, że wszystkie przebadane produkty są bezglutenowe. Potwierdziło się jedynie, że taki produkt jak zupka wietnamska, jednak powinna być troszeczkę nacenzurowanym, ale poza tym wszystkie inne produkty są bezpieczne. Badania produktów wykonało laboratorium akredytowane Nuskana pod Poznaniem, a wszystkie wyniki są zamieszczone na moim blogu w zakładce zakupy, w takiej też kolejnej zakładce badania produktów bezglutenowych. Zaglądajcie tam często, znajdują się tam zarówno badania przeprowadzone w ramach obecnego projektu konsumenckiego, jak również wcześniej przebadane przeze mnie produkty. Zaglądajcie tam często. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie troszeczkę bardziej prawniczy. Cześć! Słyszymy się za kilka dni. Porady bezglutenowej mamy. Zadanie: dieta bezglutenowa w celiakii, czyli bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.